Rzeczpospolita w XVI wieku, między młotem a kowadłem. I tak, dzisiaj będziemy niszczyli jeden z tych krajów, a w zasadzie planuje zniszczyć młot. Ale nie w sposób taki zwykły, jak zwykłe podbicie Rosji, zabranie jej wszystkich terytoriów. O nie tak to zrobię, bo to szczerze mówiąc byłoby nawet bardzo łatwe. Rosja to 40 tysięcy wojska, żałosne. W momencie, kiedy my możemy wystawić prawie 200 tysięcy, więc taka wojna byłaby za łatwa. Ja zrobię coś ciekawszego, postaram się doprowadzić do czegoś znacznie lepszego. No bo co może być takie złe dla Rosjan, tak bardzo złe? No, podbicie ich terytoriów aż po Ural, do całej Syberii, żebyśmy doszli? A może takie osłabienie tego kraju, że będą po prostu pod naszym polskim butem? Myślę, że ta opcja jest znacznie ciekawsza. Co wy na to? Witam imperialistów, tutaj Lukas. Mianowicie chodzi o to, że podczas ery reformacji, o to jest ta era wojen religijnych w Europie, wiecie, Rosja może przejść okres wielkiej smuty. I to wcale nie chodzi o to, że było mi smutno po śmierci Iwana IV Groźnego. O nie, wcale mi nie było smutno po jego śmierci. Chodzi tylko o to, że po sobie zostawił dość on słabego następcę, który miał dość nieszczęśliwy wypadek. No wiecie, dźgnął się w plecy z 16 razy. Zdarza się. Zwłaszcza w tym kraju. Jak to w Rosji? Ale wiecie, doprowadziło to do tego, że Rosjanie zaczęli się kłócić o władzę, zaczęli toczyć wojny domowe, czy to powstania chłopskie, czy powstania armii. Ogólnie walczyli między sobą, a nie napadali na sąsiednie narody. Czyli dla krajów sąsiednich był to całkiem fajny okres. Ale. W tej grze natomiast oprócz fajnych kar, które Rosja dostaje na dość długi czas i tych bardzo złych wydarzeń dla tego kraju, jest jedno bardzo dla nas ciekawe wydarzenie dotyczące pierwszego Dimitra, a w zasadzie mamy możliwość zdobycia roszczeń o unię personalną nad Rosją. Wystarczy spełniać te warunki. Na szczęście Rosja ma mnie zaraz jako swojego rywala i oczywiście z nim graniczymy i na nieszczęście dla Danii oni również spełniają ten warunek, więc bójcie się Duńczycy, niedługo czeka was wojna o te terytoria. A potem zajmiemy się już Rosją, której niestety gwarantuje Imperium Osmańskie. Czy to jest źle dla nas? Niekoniecznie. Bo i tak ich chcę zaatakować, bo zabierają mi moje pieniądze z Bałtyku, a tak nie może być. I zabierają mi też troszeczkę z Nowogrodu. O nie, już nie. Ale i tak im się nie upiecze. Ale ostatecznie fajnie byłoby przenieść nasz handel do Lubeki. Mielibyśmy bardzo dużo pieniędzy wtedy. A, dobrze, już teraz wiem, czemu nie zaatakowałem Imperium Osmańskiego. Muszę wprowadzić nową technologię, która nam da lepszą piechotę. A to pewnie dlatego, że rozwijałem nasze idee ofensywne. Co? Jak to? Czemu siódmy kardynał poszedł do Austrii? Czym się zasłużyła ta malutka Austria dla katolicyzmu? No zobaczcie, ja podporządkowałem sobie Węgry, pokonałem Turka, zajmuję tereny prawosławne, ale to Austria dostaje kardynała. Dlaczego? A, bo już mam maksymalną ilość. Sorry. Dobrze, moi kochani, jesteśmy gotowi. Mamy pieniążki, odnowiły nam się zasoby ludzkie. Armia leci już na pozycję. Jak widzicie, idziemy nie pod ten kraj, co trzeba. A to dlatego, że tak jak zauważyłem wcześniej, Osman gwarantuje kilku krajom dookoła i my to wykorzystamy. Tylko wiecie, najpierw unowocześnimy nasze wojsko, wiecie, jak najwięcej pipsów, im więcej pipek, tym lepiej, znaczy tych kwadracików, więc bierzemy ofensywnych muszkieterów, bo ofensywa jest lepsza od defensywy. Każdy to wie, że ofensywnie się wojny wygrywa, nie defensywnie, ha, ha, ha. I wiecie, pierwsza wojna będzie o prowincję Gyurgi, chyba tak się to wymawia, bo tu był fort jeszcze przed chwilą. No to nieważne, to weźmy w coś przy naszej granicy. Buzał będzie naszym celem kolejnym. Atakujemy i wzywam do tej wojny Francję, chociaż ta toczy wojny w Nowym Świecie, więc jak to zwykle bywa w tej grze, bot nie ma żadnej armii na kontynencie, albo ma jej bardzo mało. O, tu jest fort w Bukareszcie, ale się schował. Mamy efekt krucjaty, hurdur na niewiernego, będziemy ich bili. No celem tej wojny jest zadłużenie Imperium Osmańskiego, jak najwięcej dla nas. Tutaj możemy wziąć tysiące pieniędzy, ale tylko i wyłącznie pieniądze bierzemy, tak na pierwszy raz. Bo jakby to powiedzieć, manufaktury za nasze to dość długo by się budowały, dlatego chcemy zbudować to za pieniądze Osmana. A że mamy kupę wojska, no to wiecie, niech to wojsko zarobi na siebie. Zajmuje prowincję, idzie tutaj stoczyć bitwy z Osmanem, już się spotykamy, dziękuję, wbijmy się, zobaczmy. Jak to nie francuska flota, nie na to patrzmy, patrzmy jak nasze wojska biją się z Osmanem i powiem wam szczerze, skrewiłem, zapomniałem zmienić doradcy, o tu mam takiego pana z dyscyplinką, weźmy go na trzeci poziom i hurdur husaria, której jeszcze nie mam, robi po prostu jesień średniowiecza Osmanowi, super, lecimy dalej z naszą ofensywą, buz zdobyte, reforma w Sejmie od razu przeszła, jak zdobyliśmy cel wojenny, misja wykonana, zameldowałem sam sobie, niech będzie, lecimy dalej z naszą kolejną rzeczą.
rzeczą. I tak, możemy anektować też naszych wasali, tylko jeszcze na to muszę poczekać 2 lata. Tak, 2 lata, zgadza się. I już polskie wojska pod Konstantynopolem. No nikt by się nie spodziewał takiego rajdu polskiej husarii, której jeszcze nie mam, ale będę miał, więc już tak mówię. Osman aż za cieśniny się wycofuje, niesamowite. Albo to atakuje mnie przez Krym. Czemu ja zapomniałem o tym, że mam też granicę z nim na Krymie? Nieważne, Krym też dla nas zdobędziemy. Stolica padła, bijemy kolejne wojska osmańskie, raczej je rozbijemy bez większego problemu i lecimy dalej z naszymi podbojami. No w zasadzie całe Bałkany za chwilę zdobędziemy. 2 armie zostawiam na ciśnienie i ich stąd nie ruszam. To powoduje, że będę mógł zająć bardzo szybko Bałkany i zaraz przerzucimy również nasze wojska na Krym. Jeszcze ostatnia bitwa z Imperium Osmańskim, którą wygrywamy. Następnie się cofamy. Czekamy do pierwszego, ale nie na wypłatę. Chociaż w sumie to tak, na wypłatę. Wyłączam wszystkie forty, no to powoduje, że są totalnie bez załóg. I bierzemy naszą wypłatę od Osmana. Do nas trafia 2200 dukatów. Biorę też 3 prowincje, z których wypuszczę wasali. Następnym razem, przed następną wojną. Ale straty, na szczęście nie nasze. I o dziwo Imperium Osmańskiego aż tak ta wojna nie zabolała, dlatego atakujemy Złotą Ordę. Tym razem już sami. Ale jednocześnie nasze wojska uderzają blitzkriegowo, zobaczcie, praktycznie na każdą fortecę osmańską. My mamy miesiąc czasu, żeby dojść do tych fortec i je zająć. O nie, zapomniałem o fortecy na Krymie. I tak padła forteca po fortecy, bardzo szybko. I ruszamy dalej na kolejne, no bo też będziemy je teraz szybciej zdobywali, mają niepełne załogi. Czuję się jak pewien Warneńczyk, który próbował tej taktyki, tylko o, jemu to nie wyszło, bo utonął w rzece. Jeszcze szybko zdobądźmy jak najwięcej prowincji i bierzemy kolejną wypłatę od Osmana. Zawsze na propsie. Tym razem biorę też i wojnę reparacji, bo nie jestem pewien, czy dołączy do mojej wojny przeciwko Rosji, której i tak nie wypowiem, bo do niej jeszcze 5 lat. Dobra, to zajmijmy się Danią najpierw. Przed wojną sprzedajmy jeszcze zdobyczną ziemię i odbierzmy tą ziemię. I za pieniążki najpierw postawmy sądy. Wszędzie sądy mają być, gdzieś to nam się opłaca, a następnie postawmy willę moim kolegom. Znaczy manufaktury, tak? Bo wiadomo, żeby pieniążki zarabiać, trzeba stawiać manufaktury, żadne wille. No i jak one nam się porobią, to następnie zajmę się kasą kościołów w moim kraju i na ich miejsce stawianie prywatnych biznesów. Bo po prostu na tym wyjdziemy teraz już lepiej. A w międzyczasie zajmijmy się odzyskaniem wolności dla Norwegii. Znacie, w sensie oni są moim wasalem, ale odzyskajmy ich terytoria. Najlepiej od jakiejś prowincji, którą znajdę, Smalnene. Oni mają zawsze jakieś takie dziwaczne nazwy, co nie wiem gdzie jest i potem to się źle kończy. Francję wezwę do tej wojny, to nam pomogą. Jako, że my mamy w ogóle naszą flotę pokojową i handlową, no to ją schowajmy do portów, bo to mogłoby się dla nas bardzo źle skończyć, a naszym wojskiem ruszajmy zajmować terytoria. Oczywiście oprócz ziemi norweskiej będę chciał też odciąć Duńczyków od Rosjan. Wiecie dlaczego? A następnie zajmiemy się Rosjanami. Nie wierzę, to duńska niepotężna flota zamienia się w flotę podwodną w tym momencie. Chyba nie mieli pieniędzy, żeby ją ulepszyć, a Francuzi mają te pieniądze, więc wiecie. Wow, ile tu jest wojska duńskiego i co ono tak tutaj robi? Czemu stanowi taki łatwy cel dla mojej armii? Zajmijmy się nimi. Tutaj nie ma generałów. Wojsko idzie nieopłacane bez generałów. Chcemy je zaatakować i zniszczyć. Rzeź duńskiego wojska. Dobra, wykorzystajmy to, że dostaliśmy bonus do oblegania fortecy, więc dalej hurdur husariów, wbijmy się w kolejne duńskie wojsko. Nie mają z nami najmniejszych szans, tak. No i niech się wycofają za cieśniny i w zasadzie ta wojna jest już wygrana. Nasi poddani niech zajmują terytoria, a my wyjmujemy teraz sojuszników duńskich. A że jakoś zdobyliśmy dominację w powietrzu, bo mamy tam aż całego jednego gołębia bojowego, ale też dominację morską, bo mamy flotę bałtycką, która tutaj pływa i tym razem nie straciłem mojej floty handlowej, więc może dalej przesyłajmy ten handel z Nowogrodu. Więc zająłem się zajmowaniem. Polski trudny języka być, Sielandu, czyli stolicy duńskiej, to nam bardzo przyspieszy wojnę. No i chciałbym powiedzieć, że już uwoliłem Norwegię, no ale niestety nie, jeszcze nie wszystko uwoliłem, bo musiałem odciąć Rosję od oczywiście Duńczyków, no i chciałem też zdobyć resztę inflantów dla nas. Potrzebuję też jednej norweskiej prowincji, bo tu się znajduje naprawdę fajny monument, dający nam dodatkowego misjonarza. A co do fajnych rzeczy, wpadnijcie na Enebę, dużo fajnych wyprzedaży w związku z Walentynkami. I tak, nawet jak nie macie walentynków, to Eneba będzie waszą walentynką. Fajnie? Fajnie. Linki w opisie. Jako, że mamy troszeczkę czasu, no to dojedzmy moich wasali. Czas wypuścić nowych wasali. Wolny Krym, wolne Bizancjum i wolna Bułgaria. Dobra, trzeba powiększyć troszeczkę naszą armię, żeby mieć tutaj to parzyście wszystko, żeby dwójkami nam armii działały. Bo na razie mam 5. Ziemie Liwonii. I co ja tutaj w ogóle robię? The Dugraw Estuary? Cokolwiek to znaczy. Nie mam żadnego pojęcia, co się tu wydarzyło.
Boży, ale biorę tą misję, jestem bardzo zadowolony. I następnie ziemie pomorskie. Mogę mieć tańszych najemników. Po co mi to? Znaczy, gdybym to zrobił 50 lat wcześniej, to nawet bym się cieszył, ale tego nie zrobiłem, więc kogo to obchodzi? A nie, czekaj, tu chodzi o sukcesję. Się gdzieś zmieni kultura na Polskę, wow. A gdzie to? O, to jest tutaj. Jak dla mnie, to powinna być tutaj kultura polska teraz w tym momencie. Dobrze to czytam? Dobrze to rozumiem? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Yeah, gross Poles culture. Yeah, więcej Polaków. Polisz, jest polskie zgromadzenie erekcyjne. Możemy je teraz troszeczkę przerobić. Pamiętajcie, że najlepsze rozwinięcie to jest właśnie to legislacja sejmowa, która da naszym władcom to, że będziemy mieli szansę na lepszych. No, trudno mieć jeszcze lepszych niż 555, ale wiecie, o co chodzi. Alternatywnie, jeżeli byśmy grali pod humanizm i ofensywne idee, lata separatyzmu minus 5 to jest bardzo dobre rozwinięcie, ale ja pójdę w legislację sejmową, czy jakkolwiek się to wymawia, to jest trudne słowo, uwierzcie mi. Grudzień 57 i czas dokonać inwazji na Rosję. Ja wiem, że Rosji nie powinno się atakować w zimę, ale pamiętajcie, że Imperium Osmańskie im gwarantuje, więc najpierw będziemy musieli uderzyć na... Ale serio?! Potraktujmy to jako inwestycję w Osmana. Dajmy im 225 golda. Nie, nic nie spłacił. Nul, nada, trudno. Dobra, naszym celem jest zaatakowanie Moskwy. To nie będzie trudna wojna, w żadnym wypadku. Tylko nasze wojska nie znajdują się pod tą granicą, co powinny. Trudno. A, jeszcze jedna sprawa. My nie chcemy, żeby w tej wojnie uczestniczyły nasze państwa poddańcze, więc niech sobie czekają u siebie. Na razie Rosja ma się nieźle, ma plus 1 stabilności. Musimy dojść tutaj, żeby miała minus 1 oraz musi mieć duże wyczerpanie wojną, na razie ma zerowe. No i w sumie w Rosji najlepszym żołnierzem jest generał Zima, wszyscy o tym wiemy, dlatego nasze wojska trzeba podzielić na połowy, żeby aż tak bardzo nie umierały, żeby nasz zapas ludzki i w ogóle rekruta nie spadł nam za bardzo, żebyśmy mogli toczyć szybko kolejne wojny. Bitwy toczyć będziemy, wtedy będziemy łączyli nasze wojska. Ogólnie stolicy nie chcemy zdobyć, bo ona jest naszym celem wojennym, więc tego nie możemy zdobyć. What the fuck? No ja się tego nie spodziewałem wcale, a wcale to nie jest tak, że ja tutaj robiłem jakieś Alt F4 czy cokolwiek. Znaczy nie mam jak wam tego udowodnić, bo mam montowany materiał, ale naprawdę, ja się nie spodziewałem, że będę miał Francję na unii personalnej i właśnie wykorzystam ją do orania Kastylii. Czas uwolnić Neapol, czas uwolnić Aragon. O tak, ale będzie rzeź. To znaczy... Tu sobie da radę chyba Francja, przynajmniej mam takową nadzieję. A tylko cud świadczy o tym, jakie mam szczęście w tej grze, naprawdę. Bo ja chciałem zabić tego władcę, tylko o tym zapomniałem. A to jest ta sama dynastia, co była u Francji. Zapisz grę, ten save leci dla wspierających jak nic. Niestety to oznacza, że moja wojna z Rosją niekoniecznie pójdzie mi teraz po mojej myśli, bo musiałem wezwać moich sojuszników do pomocy. To znaczy moich sojuszników, wiecie, rozumiecie? Ja nie wiem, co z tym wojskiem francuskim. Zamiast walczyć o własne terytoria, własne ziemie, to nie, on leci przez całe Niemcy, przez całą Rzeczpospolitą, tutaj do Rosji, żeby toczyć walki, ja tego nie rozumiem. Może i dajmy im nastawienie defensywne, no mają bronić swoich ziemi, to może Francja będzie broniła swoich ziemi. Ej, ta wojna z Hiszpanią o tron francuski nie jest taka jednostronna, jak myślałem. Dobra, będę musiał też tutaj rzucić moje siły, więc Rosja będzie musiała poczekać. Ale nie martw się o tobie, nie zapomnę, ty moja kochana. Mianowicie spróbujemy doprowadzić, żeby ten kraj stał się bankrutem. A przy okazji spalimy ich miasta, bo czemużby nie? No dobra, więc teraz zacznijmy rozbijać wojska sojusznicze. Dosłownie rozbijać, super sprawa, bardzo mi się to podoba. Hurdur, polska husaria. Zobaczmy, czy mamy jakąś debatę, co by nam pomogło w ramach tej wojny. No na razie nie, więc może z tym poczekamy, zobaczymy i tak dalej. Może będzie szansa na ziemię koroną, bo mamy jej mało, więc mamy szansę na to, że nam się to wylosuje w każdym tiku miesięcznym. Oh my god, za to będą się odbywały Strausburgi i inne sądy, bo to nie jest wojna, to nie jest bitwa, to jest rzeź. To znaczy, ja wiem, czemu były te stack wipe'y. To jest pewien bug, który obecnie jest w Europie Universalis 4, który polega na tym, że jeżeli wyzerujecie pierwszą linię w przeciągu 3 dni, pierwszych 3 tików bitwy, to zerujecie całą armię przeciwnika. Naprawdę jest taki bug. Tak, rozwalił mi jednego multika ze wspierającymi i się wtedy nauczyliśmy. Ale jest taki bug, jak wyzerujecie tą całą pierwszą linię w 3 tiki. Dobra, czas znowu się pomodlić o tańsze budynki, więcej pieniędzy, tańsze podatki, mniejszą korupcję. Czas znowu się zetrzeć z wojskiem hiszpańskim. Chyba im daje radę. Chyba, że mieli
tutaj duże posiłki, o nie, Francuzi, proszę, zdążyjcie do tej bitwy, zdążyjcie, dajecie szybciej, szybciej, Francuzi, no niestety nie dadzą rady, chłopaki, ale może oni teraz wygrają bitwę, jak się wbiją z te 110 tysięcy bez pełnych murali. Pan za pół ceny, nie chce go. I tak, i teraz będzie, że to Francuzi wygrali tą bitwę. Tak to się robi po prostu. Polskie wojsko wykorzystane, wykrwawiło się. Naprawdę, mogłem oszczędzić 5% na budowie moich willi dla przyjaciół? No nie, nie przeżyję tego. No to jest straszne. I tak już nie mam gdzie budować moich willi nowych. Chociaż 5% to zawsze 5% taniej. To może to jednak weźmiemy? Dobra, Rosja już prawie nic nie zarabia. Ma 85 golda we skarbcu. A Natika traci 15, 25 golda. Dobra, nie przedłużajmy tej wojny z Rosją. Zadłużmy ją na 1640 dukatów. Weźmy wojenne reparacje. Zaatakujemy ich osobno następnym razem, bo mam plan. Mianowicie, planuję od nich zdobyć wszystkie prowincje oprócz fortec. Ich maksymalnie zadłużyć. No bo wiecie, będą opłacali fortece, a nie będą mieli za co opłacać fortec. A im więcej ziemi pod moją okupacją, to też tym szybciej im wejdzie w bankrut. Ja jestem złym człowiek. Poza tym, kto mówił, że Rosję będziemy najeżdżali tylko raz w dzisiejszym odcinku, nie? No kto to powiedział? No nie ja. Wiecie, czemu demokracja jest beznadziejna w dużych krajach? Bo po prostu trzeba przekupywać bardzo dużo poszczególnych ministrów, a to zaczyna być mega upierdliwe na dalszych etapach rozgrywki. No nie powiem, ci Hiszpanie twardo się trzymają, nie mogę przejść całej tej ich linii fortów. To jest moje ulubione miejsce do bronienia się Iberii. Chociaż okej, Roussillon zdobyte, tyle dobrego, ale nie przeze mnie, tylko przez Francuzów. Ja lecę tą stronę, bo chcę zdobyć Grenadę dla siebie. Tutaj jest Alhambra, to jest przepotężny monument i on musi być mój po prostu. Chociaż nie wiem, czy ta wojna nie robi się zbyt kosztowna. Praktycznie całe moje zasoby ludzkie zostały spalone na zdobycie tej jednej malutkiej fortecy. Dlatego zrobię to inaczej. Nevada ląduje dla Francji, Roussillon ląduje dla Francji, bierzemy dużo pieniędzy, Maltę dla nas oraz Kalambrię, żeby wypuścić tutaj Neapol. I tak kończymy tą mega krwawą wojnę. O, a Hiszpania zasponsorowała nam instytucję. No nie wiem, powiedzmy, że popsułem Rosję, bo chcemy popsuć Rosję i chcemy tych ochotników do walki z Rosjanami. I powiem wam szczerze, tak mocno się zastanawiałem, jakie kolejne idee brać. Tutaj rozważałem religijne, żeby podbijać, humanistyczne, żeby mieć tolerancyjny kraj, ale ostatecznie uznałem, że no w sumie to wszyscy wiem, czego chcecie. Chcecie więcej podbojów, więcej wojen, więc do tego najlepsze będą idee dyplomatyczne. No wiecie, logiczne, chcecie więcej wojen, musicie mieć lepszą dyplomację. Dlatego je biorę i je rozwijam w tym momencie. I czas na kolejną wojenkę z Osmanem, żeby wyzwolić Bałkany dla naszych wasali, dla naszych braci w wierze, tak naprawdę. To wcale nie tak, że potrzebuję kolejnych pieniędzy na kolejną rozbudowę w moim kraju. Oj nie, nie, to naprawdę to są wojny o wolność tych wasali. Dlatego znowu rozbijamy kolejne armie niewiernych, które raczej z nami nie będą miały szans w najbliższym czasie. Uderzamy też kolejnymi armii na Konstantynopol, ale tu coś wyszło mi nieparzyście. 1, 2, 3. Gdzie jest czwarta armia? A nie, bo tam dwie miały iść. Dobra, to na Krym wysłamy jedną, którą zgubiłem i która poszła na Konstantynopol przez przypadek. No i niestety Francja z przydatnego sojusznika stała się beznadziejną unią personalną z 36-tysięcznym wojskiem. Naprawdę, Francjo, naprawdę. Za to zarabia całkiem nieźle. Tylko pamiętajcie, że unia personalna tych pieniędzy wam nie daje, więc to, że zarabia całkiem nieźle, też wam nic nie daje. A powinno tego wojska mieć 137 tysięcy. Czemu go nie ma więcej? Ja naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje, że wojska Osmana chodzą tak bez generała i po prostu giną dziesiątkami tysięcy. My 400, oni 2000. No super, gincie sobie. Aha, bo generał był tutaj. Dobra, to akurat nie było zbytnio przewidziane. Cofnijmy się. Szkoda tracić tak głupio wojsko. Dobra, trzeba wykończyć wojska osmańskie, które pozostały na Bałkanach i kończyć tą wojnę, bo już możemy zaatakować Rosję, więc na tym mi jeszcze bardziej zależy. I pięknie, pułapka do Osmana została zostawiona w tej prowincji. Udało mi się skasować ich jedną armię. W sumie to liczyłem na obie, ale trudno. Ale żeby musiał Francję wyzwalać, to jest mega dziwne. I to jeszcze od Hormuzu. Wiecie, gdzie jest Hormuz? Tu! To wojsko stąd przylazło. Tutaj okupować Francję, no bez jaj. No i terytorium bułgarskie odzyskane, plus dużo pieniążków do naszej kiesy. Następnie zajmiemy się może Krymem, a na samym końcu Bizancjum. No chyba, że będę musiał się tu spieszyć, ale wychodzi na to, że nie. Mała wojenka na rozerwanie się, ha ha ha, rozerwanie się, rozumiecie, wojenka. Nieważne, leć małą wojenkę z Duńczykami, odzyskanie już ostatnich terytoriów dla Szwedów, Norwegów i zaczniemy zjadać oba te kraje. W sensie przyłączać ich administrację.
administrację do naszego kraju. To nie tak, że my was pochłaniamy, pozbawiamy wolności i tak dalej. Nie, staniecie się częścią naszego potężnego polskiego imperium Rzeczpospolitej wielu narodów. Naprawdę. No i wojna z Duńczykami skończona, a moje wojska już są prawie na pozycjach. W tej wojnie na bank nie chcę moich sojuszników, niech sobie siedzą na swoich własnych terytoriach, a my najeżdżamy Moskwę. Zobaczcie, jaka linia frontu stanowiona. Będziemy ich po prostu atakowali. Linia frontu, w chuja se pograj, nie w Europce robisz linię frontu. Nieważne, wiecie, o co mi chodzi. I ogólnie założenie jest takie, że mam okupować całą tą wielką Rosję, caluteńką tą wielką Rosję. Jeżeli to się da, to nie zdobywamy ani jednego fortu. Po prostu wszystkie zostają rosyjskie. Ewentualnie, nie wiem, jakoś otoczymy ten cały segment środkowy, żeby nic Rosja nie zarabiała i będziemy... Oh my god, co się nie da tak zrobić. No nic, no to jakiś fort im tam zostawimy. Ale chodzi o to, żeby im zabrać jak najwięcej terytoriów, nie okupować fortów i dać im upaść. Na razie mają 23 golda i 85 golda zarabiają. Zobaczymy, jak mi się uda to obniżyć. Ofensywa przebiega dość spokojnie. No atakujemy na każdym kierunku. Wojska rosyjskiego jeszcze nie uświadczyliśmy. Ruszam jedną armią na Cyrkazję, żeby ją wyjąć jak najszybciej z tej wojny. No dobra, kilka fortec będę musiał zająć. W zasadzie to już jedną zająłem w Riazaniu, teraz drugą w Nizhnym Nowogrodzie i jedną zajmiemy na rosyjskiej kopalni złota, bo to złoto, więc w sumie warto je im odebrać, nie? A pozostałe fortece im zostawimy. Obrona przełamana i powiem szczerze, nie chciałbym niszczyć im tego wojska, wolałbym, żeby gdzieś się wycofali na jakieś pozycje obronne, żeby tam po prostu stali, o tak jak na przykład tutaj i wtedy będę na spokojnie zajmował całą resztę ich kraju. To jest mega, mega delikatna operacja, zobaczcie jak okrążam i tu wszystkie te wojska rosyjskie, żeby dużo wojska i to jest też taki lekki problem, jeżeli idzie o to wszystko, ale zobaczcie, jak Rosja traci pieniądze, ona traci pieniądze, co prawda ma 304, ale to już teraz im pożyczka wpadła, więc mają 25 golda income'u, a miesięcznie tracą, no na razie niedużo, 15. Trochę poczekaj. Nie, Francjo, po co to topisz? Nie rób tego! To jest, są cztery okręty ciężkie! No tego nie przewidziałem, że taka Floryda sobie tutaj przyjdzie i będzie mi podbiła prowincję w Moskwie. Tego nie przewidziałem, naprawdę. What the fuck? Ja już tak ładnie mam, no mają 9 golda income'u, no. Nie wierzę, że to robię, ale ja po prostu wprowadzam plan spalić Rosję, każdą jedną ich prowincję, tak stracę dużo tych punktów i ogólnie normalnie to nie jest opłacalne, ale ja chcę ten event, ja chcę spalić Rosję, chcę, żeby wybuchła im wojna domowa, chcę Dmitrija wprowadzić na tron, dlaczego tego nie mogę zrobić, spalmy tą Rosję, a robię to, bo to tak, nabiję im dewastację, czyli palimy prowincję, czyli wszystkiego im dają mniej proporcjonalnie na taki okres 10-letni, więc powiem wam szczerze, że każda z tych zielonych prowincji, to będziemy je właśnie w tym momencie siedzieli i palili, plądrowali i tak dalej, żeby ten kraj płonął, żeby nie miał pieniędzy, żeby go zadłużyć, a wszystko przez francuską Florydę, naprawdę. Ohoho, rozwiązuje wojska Rosja, wiecie czego to jest znak? Że zaraz im bankrut wejdzie, więc płoń Rosjo, płoń, ja to przetrzymam. Rosja zarabia jednego duksa miesięcznie, jednego duksa, ale jakimś cudem jej oszczędności rosną, ja nie wiem jak to jest w ogóle możliwe. No trudno, zrobimy to troszeczkę inaczej, mianowicie zadłużamy ją maksymalnie, Rosję. A, tylko wyłączmy wszystkie fortece, wiecie, żeby było łatwiej. Więc zadłużamy i odcinamy tutaj Rosję, żeby mieć z nią ładniejsze granice. I atakujemy Złotą Ordę, która ma gwarancję od Osmana, ale jest w tej wojnie też i Rosja, co jest najważniejsze, którą od razu atakuje, dosłownie od razu. Moje wojska tutaj wchodzą, Osmanem się zajmiemy potem, o ile w ogóle. Rosja po tej naszej wojnie, jej bazowy income spadł o jakieś 15 golda. Jest tak spalona, jest tak zniszczona, ale wciąż nie ma bankruta i jeszcze jej wyczerpanie wojenne w ogóle nic nie rośnie. O co tu chodzi? Co tu się dzieje? W sumie może być to niewykonalne, może na tym poziomie trudności, na którym gram. Rosja natychmiast powołała 54 tysiące wojska. W międzyczasie wysyłamy do Szwedów 2000 golda, bo jakby to powiedzieć, liczę na to, że zrobią tutaj, o, tą misję na ulepszenie kopalni w Daleskogen. Rosja ma 5000 długów, zarabia 50 golda. Jeżeli to nie starczy na bankruta, to ja nie wiem, co jeszcze mam zrobić temu krajowi. Ale swoją drogą, my rozpoczynamy budowę wielkich szkół wojskowych, dosłownie w większości moich prowincji. No wszędzie tam, gdzie jest zielono. I widzicie, jak to zwiększy moje zapasy manpowera. I najgorsze teraz po tym wszystkim ogarnąć, co się dzieje z moim wojskiem, gdzie ono jest, gdzie ma stacjonować, ile w ogóle tego wojska mam i jakie kolejne kraje integrujemy. Nie wierzę, że to robię, ale rozumiecie, to są Rosjanie. Z nimi się nie należy cackać. No wiecie, no łamiemy porozumienie, ale co ja na to poradzę? No damy sobie radę, prawda?
damy sobie radę, tutaj to zbijemy, tam to podniesiemy, lecimy dalej, hurdur, husaria, lecimy podbijać znowu Rosjan. Mają prawie 6 tysięcy zadłużenia, jak po tej wojnie to nie pyknie, to już nie wiem, jak doprowadzić ten kraj do ruiny. Wystawiają 100-tysięczną armię, ale zobaczcie, stabilność im rośnie. Będę mu też rozbijał tę armię, bo on wtedy bardzo dużo wojska rekrutuje. Ej, co się stało? Czemu ja to przegrywam? Co ci Rosjanie mi złego robią? Dlaczego? A, mają więcej armat. Stać ich na armaty? No tego to ja się nie spodziewałem. I znowu, cały splendor leci dla moich wasali. Mnie najbardziej ciekawi, że oni inflacji w ogóle nie dostają. Jakby pożyczek nie brali. Przy okazji właśnie zjadamy Norwegię oraz Bułgarię. Haha, myśleliście, że to Rzymianie niszczyli Kartaginę i palili i sypali jej ziemię solą. Nie, zobaczcie, co ja robię w Rosji. Czy 59%, 43% i to jest taka średnia tutaj, w tym regionie, gdzie mają bogate prowincje. No zobaczcie tą dewastację w tym regionie. No to jest jakaś masakra. No i wiecie, jak wam się podoba, że tu jest tak czerwono w tej Rosji, to wiecie, zostawcie lajka, podoba się, będzie więcej tego. No dobra, muszę przyznać, sprawa Rosji jest trudniejsza niż się spodziewałem, bo zobaczcie, ich dochody bardzo zmniejszyłem, tak o 20 dukatów, ale mimo to cały czas zarabiają. To jednak tych pożyczek za dużo nie mają, bo jakieś tylko 21, więc w mojej głowie narodził się bardzo, bardzo zły plan. Mianowicie, mamy dużo punktów administracyjnych, z którymi za bardzo nie mam co zrobić. Więc tak pomyślałem, że fajnie będzie atakować Rosję wciąż i wciąż do skutku, tylko musimy spowodować, żeby Osman przestał im gwarantować niepodległość. Czyli musimy zrobić wolny Krym, odbić wszystkie terytoria z okolic Krymu i zrobić tak, żeby Rosja i Moskwa ze sobą nie graniczyły. Co będzie dość trudne, nie? Rosja i Osman ze sobą nie graniczyli. Oczywiście o to mi chodziło. Ale, mój okres pokoju właśnie się zakończył, dlatego atakujemy Imperium Osmańskie i chcemy uczynić kraj. O, Krym chcemy wyzwolić. Tym bardziej, że tu nic nie dołączy, więc jest mi to na rękę. Hurdur, husaria, atak, wszędzie przekraczamy granice niespodziewanie, nikt się nie spodziewał wojska polskiego pod Konstantynopolem dnia pierwszego. Lecimy z nimi. Oj, Osman, uciekniesz? Obyś nie uciekł, bo tak ja tu chcę bitwy. Tak, dopadliśmy wojska osmańskie i myślałem, że to ja mam mniejsze morale, mam większe morale. Osman dostaje bęcki od naszej polskiej husarii, od naszej polskich dział, od naszej polskiej piechoty i już się wycofuje. Niesamowite straty ponosi, proszę państwa, i lecimy z dalszą ofensywą. Przy okazji właśnie zbudowały mi się wszystkie moje szkoły oficerskie. Pięknie, pięknie. No, nie przewiduję problemów z naszymi zapasami poborowych, bo będziemy ich teraz szkolili dosłownie w produkcji masowej. Co wiecie, w dzisiejszych czasach może się to źle kojarzyć, ale ogólnie wtedy to było całkiem okej rozwiązanie. A pamiętajcie, mamy 1585 rok dopiero. Konstantynopol padł, więc zostawmy tutaj 34 tysiące wojska i te 34 też tutaj potem damy, żeby jak zwykle blokować Cieśninę, a kolejne wojska już skierujmy na Krym, bo widzę, że jakaś armia osmańska nam się tutaj zjawiła i próbuje coś robić. Przy okazji właśnie integrowałem Szwecję, bardzo fajnie, i całą Szwecję też zrobiłem z kompanią handlową. Chyba, że uważacie, że źle zrobiłem, no to mi to wtedy powiedzcie, to zrobić coś innego ze Szwecją, ale ogólnie będzie to cała kompania handlowa i będziemy zaraz tutaj robili nasze inwestycje, a mianowicie w produkcję i produkcję, zwłaszcza w okolicach Gdańsk-Oden i Sztokholmu. Ile uchodźców przychodzi przez moje granice? Nie! Wyślijmy polskie wojsko! I chyba sprawiłem, że właśnie ratuję Mameluka przed upadkiem. Tak, bić Turka, nie będą mi tu Turcy oblegali moich fortec, musimy ich pokonać, zniszczyć i wypędzić z naszej ziemi. Już się cofają, nie mieli z nami żadnych szans. Szturm od razu na fortece. I super, Francja z przyjaciółmi zajmuje mi Bałkany, a polskie wojsko przena Krym. Ale jak to bunt kozacki, dlaczego? No chyba, że przyznam im niepodległość, ale dlaczego bunt kozacki, co im zrobiłem? W ogóle kto to jest? U mnie kozacy to raczej powinni być, no, zadowoleni, nie mają na co narzekać za bardzo. Ale jestem głupi. O, a jak zwiększyłem ich wpływy, to w 33 prowincjach ogłoszą niepodległość. Powiem szczerze, nawet mnie to zainteresowało. Oh my god, co to się wydarzyło? Tribal Kingdom, Rurykowicz do tego. Coś mi się to nie podoba, to jest jakieś rosyjskie wpływy, ja tu widzę w moim kraju. Ostravian Nation, pierwszy raz widzę takie idee. No więc niestety trzeba stłumić tych kozaków. No i bunty porobione. Trzeba było się buntować, to ja wam wolny Krym oddaję, a wy mi się buntujecie. No co za ludzie. Tak, więcej ochotników do wojen z Turkami, zawsze na propsie. Lubię takie wojny, podczas których mam więcej żołnierzy chętnych do bitki niż straciłem na wojnie. Bardzo fajnie, Krym wyzwolony i w sumie Osman zasponsorował nam rozwój sukiennic na najwyższy poziom oraz kopalni w Daleskogen. Chociaż zanim to zrobimy, tak jest lepiej, taniej po prostu. Ech, i sam się zaorałem, bo wziąłem transferring trade z Rosji
Rosją, przez co nie mogę im wypowiadać wojny bez, pomimo tego, że mamy okres pokoju między sobą wymuszony. A jeżeli lubisz oglądać, jak tworzę potężne kraje z niczego, polecam ci ten odcinek z Etiopii, gdzie z rozdzielonych feudalnych księstw tworzę potężny kraj, którym ruszam na podbój Afryki.